Hej, siemaneczko, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek, w którym będę wam budował, bądź pokazywał, szafę na zmienne EQ. O co mi dokładnie chodzi, zobaczycie właśnie teraz, bo wam to chcę teraz na początku zademonstrować. Zobaczcie, tutaj widzicie diaksowe EQ, a jak tutaj teraz nacisnę guziczek, zmieni mi się one na EQ ze złota. To nie? Stojak ze złotym EQ. Teraz nacisnę guzik ponownie, będziemy mieć żelazne EQ. I tak w kółko. Te trzy zbrojki będą nam się zmieniały. No i niezależnie od sytuacji, czy chcecie iść na PvP, czy chcecie, nie wiem, nosić w danym momencie złotą zbrojkę, po prostu sobie ją weźmiecie. O, ze stojaczka. Bam. Tylko teraz jestem na kreatywie, także mi się te itemki podwajają. No i jak takie coś zbudować, pokażę właśnie wam teraz. Bam. Tylko może zmienię sobie najpierw na diaksowe. Każdy z was lubi właśnie diaksowe EQ. Dobra. Jak to się robi? Na początku kopcie sobie rów o długości 5 kratek, a szerokości 1 bloka. O, o taką. I teraz tą czynność powtarzacie jeszcze 7 razy. Łącznie ma być to taki rów o głębokości 8 kratek, tak? Czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz tutaj wyrównujecie sobie. Czyli to mamy 1, 2, 3, 4. O, mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5 i 8 głębokości. Taki oto ruch. Teraz tak, od dowolnego rogu, który sobie wybierzecie, kładziecie sobie 3 proszki redstone'a. Tutaj na tym końcu, powiedzmy, kładziecie jeden blok. Dowolny, to już wy decydujecie jaki, na który kładziecie tutaj pochodnie. Teraz tak, wracacie się tutaj do tego końca, powiedzmy do tej ściany, bierzecie lepki tłok i teraz odliczacie 1, 2, 3 i 4 i na czwartej tej kratce kładziecie lepki tłok, który ma się kierować w dół, pod nim kładziecie jeden blok redstone'a. Teraz tak, wchodzicie tutaj sobie na ten bloczek, umieszczacie tutaj skacząc piston lepki, tak? Tak to ma wyglądać. Teraz z tej i z tej strony kopiecie taki dołek, po czym jeszcze jeden niżej, po to, aby wam tutaj teraz slime block, który umieścicie, jak ten mechanizm będzie działał, żeby on wam nie utkwił właśnie w tych ścianach, co nie? I teraz tak. Tutaj przytrzymujecie shifta, żebyście nie spadli, bądź nie wiem, może tutaj sobie tak wyjdziecie, podskoczycie i położycie na tą pochodnię piecyk. Chociaż stąd dosięgniecie, o. Bam. Teraz na ten piecyk, przytrzymując shifta, kładziecie redstone. Teraz macie 4 glowstone'y, co nie? Kładziecie go tutaj za piecykiem o piętro wyżej, po czym dajecie tutaj znowu jeden redstone. Znowu dajecie tutaj glowstone. I dajecie redstone. Dlaczego glowstone? Pewnie będziecie się pytać. Ponieważ jak tutaj dacie zwykły blok, ten blok nie będzie wam przewodził prądu, że tak powiem. Nie będzie sygnału, tak? Dlatego też musi być glowstone. O, i tak powtarzajcie to 4 razy, ponieważ macie 4 bloki glowstone'a, aż dojdziecie tutaj. O, tak, do końca, co nie? Teraz schodzicie tutaj trochę niżej. Najlepiej jak na slime block, na blok slime'u spadniecie, przytrzymujecie spację, to wtedy nie będziecie tutaj tak skakać, patrzcie. Bam. Nie powinniście tak długo skakać, nie wiem, może dlatego, że na kreatywie skacze mi to jak na trampolinie. Tutaj, o, możecie sobie podskoczyć, bądź podejść. Od tego bloku tutaj, patrzcie, umieszczacie kolejny piston lepki, przeskakujecie sobie na tą stronę, albo i nie. Dobra, ja utkwiłem. Dobrze, że mam te latanie, chociaż powiem wam, no w survivalu to też jest możliwe, bo już to budowałem. Pod ten oto lekki tłok umieszczacie tutaj, no, blok redstone'a. Boże, zapominam. Teraz bierzecie blok dowolnego rodzaju, tak? Kładziecie tutaj dowolny blok, tak? Jak na przykład gracie na survivalu, to weźcie może z sobą drabinki, to wtedy będziecie łatwiej stąd wychodzić. Bo teraz będzie potrzeba nam tutaj, będą potrzebne nam te drzwi, pułapki, czy jak one się nazywają, włazy nazywają. Teraz tak, musicie dostać się z powrotem tu na górę,
kładziecie tutaj znowu blok dowolny, kładziecie tutaj kolejny, no i dacie tutaj kolejny wasz włas. Nie wiem dlaczego mam 4. Dobra. I teraz tak. Tutaj weźcie sobie, zróbcie na początek o taką kratkę. O, tak to wygląda. Bo teraz będziemy kłaść stojaki na zbrojkę, bo tak bezpośrednio na to, zobaczcie, nie da się, będziemy otwierać. Będzie trzeba przyciskać shifta, a najlepiej jak weźmiecie sobie blok, oprzecie o blok, no i będziecie tutaj, no, stawiać ten stojaczek. Teraz kładziemy tutaj guzik, który właśnie nam brakuje. Bam, przyciśniecie go. No i ten stojak powinien zejść nam na dół. Jeszcze robicie tą czynność 2 razy. Bam. I bam, macie 3. stojak, to zaczniecie ubierać, powiedzmy, wasz ten stojak, tak? Jak 3. z kolei już umieściliście. Damy buty, damy klatkę, damy spodnie, damy hełmik i tak robicie z tymi innymi rzeczami. Tylko najpierw naciśnijcie guzik po to, aby ta zbrojka poszła sobie nam na dół i wyskoczyła nam nowa, co nie? Teraz damy tutaj żelazną. No i na końcu jeszcze damy diaksową oczywiście, tylko nacisnę jeszcze guziczek, powinno nam wymienić, bam, no i praktycznie cała ta konstrukcja jest gotowa, tylko patrzcie, teraz jak naciskacie guzik, będzie wam się zbrojka wymieniała, no i praktycznie na tym to polega. Teraz możecie to sobie to ładnie jakoś obudować, sorry, tak jak wam się podoba. I najlepiej jak tutaj obudujecie jeszcze nad tym jeden blok, ponieważ zobaczcie, jak tutaj nacisnę, to cały ten stojak, on skacze, nie? Zobaczcie. Patrzcie, jak on skacze, ponad praktycznie ten blok. A jak postawicie tutaj ten blok, to już on tak nie będzie skakał, będzie po prostu szybciej się wymieniało. Widzicie? No, taka oto mała konstrukcja na wersję 1.8+, ja jestem na wersji 1.8.4, ale to działa od wersji 1.8, ponieważ wiecie, od 1.8 wyszły te bloki slime'ów. No dobra, mam nadzieję, że wam się jako tako to podobało. Zapraszam do budowania, piszcie w komentarzach, czy to zbudowaliście, czy wam się to podoba. Dzięki i do zobaczenia. Yo-oh, yo-oh, yo-oh.